Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <gasps> papam Stworzenie a słuszna autonomia rzeczy stworzonych, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 2 kwietnia 1986 roku. Problem celowości stworzenia, który poprzednio rozważaliśmy w wymiarze transcendentnym, domaga się z kolei rozważenia w wymiarze immanentnym. Posiada to szczególne znaczenie w dniu dzisiejszym ze względu na rozwój nauki i techniki który spowodował doniosłe przemiany w umysłowości wielu współczesnych ludzi. Wielu współczesnych ludzi, czytamy w Konstytucji Duszpasterskiej Soboru Watykańskiego II Gaudium et Spes, poświęconej problemom Kościoła w świecie współczesnym, zdaje się żywić obawy, aby ze ściślejszego połączenia ludzkiej aktywności z religią nie wynikły trudności dla autonomii ludzi, społeczeństw czy nauk. Ten problem ściśle związany z prawdą wiary o stworzeniu i o celowości stworzenia został wyjaśniony przez Sobór w sposób jasny i przekonywający. Posłuchajmy tego wyjaśnienia. Jeśli przez autonomię w sprawach ziemskich rozumiemy to, że rzeczy stworzone i społeczności ludzkie cieszą się własnymi prawami i wartościami, które człowiek ma stopniowo poznawać, przyjmować. I porządkować? To tak rozumianej autonomii należy się domagać. Nie tylko bowiem domagają się jej ludzie naszych czasów, ale odpowiada ona także woli Stwórcy. Wszystkie rzeczy bowiem z samego faktu, że są stworzone, mają własną trwałość, prawdziwość, dobroć i równocześnie własne prawa i porządek, które człowiek winien uszanować uznawszy właściwe metody poszczególnych nauk czy sztuk. Dlatego też badanie metodyczne we wszelkich dyscyplinach naukowych, jeżeli tylko prowadzi się je w sposób prawdziwie naukowy i z poszanowaniem norm moralnych, naprawdę nigdy nie będzie się sprzeciwiać wierze. Sprawy bowiem świeckie i sprawy wiary wywodzą swój początek od tego samego Boga. Owszem, kto pokorniej wytrwale usiłuje zbadać tajniki rzeczy, prowadzone jest niejako choć nieświadomie ręką Boga, który wszystko utrzymując sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Dlatego niechaj wolno będzie wyrazić ubolewanie nad niektórymi postawami umysłowymi, jakich dawniej na skutek niedość jasno zrozumianej słusznej autonomii nauk nie brakowało także między samymi chrześcijanami a które wywoławszy właśnie i spory doprowadziły umysły wielu do przeciwstawiania wiary i wiedzy lecz jeśli słowom autonomia rzeczy doczesnych nadaje się takie znaczenie że rzeczy stworzone nie zależą od boga a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do boga to każdy uznający boga wyczuwa jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania Stworzenie bowiem bez stworzyciela zanika. Zresztą wszyscy wierzący, jakąkolwiek wyznawaliby religię, zawsze w mowie stworzeń słyszeli głos i objawienie stwórcy. Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. Tyle tekst soborowy. Stanowi on dopełnienie nauki wiary o stworzeniu a równocześnie stara się tę podstawową prawdę wiary wnikliwie skonfrontować z umysłowością ludzi naszych czasów na której głębokie znamie wyciska rozwój nauk szczegółowych oraz postęp techniki spróbujmy usystematyzować główne myśli zawarte w paragrafie 36 konstytucji Gaudium et Spes w świetle nauki Watykanum Secundum prawda o stworzeniu jest nie tylko prawdą wiary opartą na objawieniu Starego i Nowego Testamentu. Jest to prawda, która łączy wszystkich ludzi wierzących, jakąkolwiek wyznawaliby religię. Chodzi o tych wszystkich, którzy w mowie stworzeń słyszą głos i objawienie Stwórcy. Prawda ta, chociaż istotowo należy do objawienia, posiada równocześnie swój wymiar rozumowy. Na ten również wymiar zdaje się wskazywać cały wywód zawarty w tekście soborowym, a w szczególności takie zdania: Stworzenie bez Stworzyciela zanika, Stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu. Zdania te wskazują, przynajmniej pośrednio, na konieczność ostatecznej racji, czy też pierwszej przyczyny dla świata stworzeń. Byty przygodne z natury swej potrzebują dla swego istnienia oparcia w absolucie, bycie koniecznym, który jest istnieniem samoistnym. Przygodny i przemijający świat zanika bez stworzyciela. W odniesieniu do tak rozumianej prawdy o stworzeniu sobór dokonuje zasadniczego rozróżnienia pomiędzy niesłuszną a słuszną autonomią rzeczy doczesnych. Niesłuszna. Czyli niezgodna z prawdą objawienia jest autonomia bytu rozumiana jako niezależność rzeczy stworzonych od Boga stwórcy. Rzeczy stworzone nie zależą od Boga, a człowiek może ich używać bez odnoszenia ich do Boga. Ten sposób rozumienia i postępowania neguje i odrzuca prawdę o stworzeniu. Najczęściej, jeśli nie wręcz z zasady, czyni to właśnie w imię autonomii świata i człowieka w świecie ludzkiego poznania i działania. Wypada dodać, że w obrębie tak rozumianej autonomii człowiek zostaje właśnie pozbawiony swojej autonomii wobec świata, zostaje mu efektywnie podporządkowany. Powrócimy jeszcze do tego tematu. Tak rozumiana autonomia rzeczy doczesnych jest w świetle cytowanego tekstu Konstytucji Gaudium et Spes nie tylko niesłuszna, ale też niepotrzebna. Rzeczy stworzone posiadają bowiem właściwą sobie autonomię z woli samego Stwórcy. Autonomia ta zawiera się w samej ich naturze, należąc do celowości stworzenia w wymiarze immanentnym. Z samego faktu, że są stworzone, wszystkie rzeczy mają własną trwałość, prawdziwość i dobroć. Cieszą się własnymi prawami i wartościami. Odnosi się to do wszystkich stworzeń w świecie widzialnym. Odnosi się również i przede wszystkim do człowieka. O ile mianowicie człowiek stara się te prawa i wartości gruntownie poznawać, przyjmować i porządkować, wówczas i on sam nie tylko twórczo uczestniczy w słusznej autonomii rzeczy stworzonych, ale realizuje też w sposób prawidłowy sobie właściwą autonomię. Spotyka się w ten sposób z immanentną celowością stworzenia, a pośrednio również i ze Stwórcą. Prowadzone jest niejako ręką Boga, który wszystko utrzymując, sprawia, że rzeczy są tym, czym są. Należy dodać, iż ze sprawą słusznej autonomii rzeczy doczesnych łączy się bardzo dzisiaj aktualny problem ekologii, czyli ochrony środowiska naturalnego. Źródłem kryzysu ekologicznego, który wiąże się zawsze z pewnym antywspólnotowym egoizmem, jest arbitralne. I w rezultacie szkodliwe, używanie stworzeń przy naruszeniu ich praw i naturalnego porządku, bez uszanowania immanentnej celowości dzieła stworzenia. Taki sposób postępowania jest również skutkiem fałszywie pojętej autonomii rzeczy doczesnych. Kiedy człowiek używa tych rzeczy bez odnoszenia ich do Boga, mówiąc raz jeszcze słowami tejże konstytucji soborowej, wówczas także i sobie samemu wyrządza szkody nieobliczalne. Rozwiązanie zagrożenia ekologicznego pozostaje w ścisłym związku z zasadami słusznej autonomii rzeczy doczesnych, czyli ostatecznie z prawdą o stworzeniu i Stworzycielu świata. Nasze dzisiejsze rozważanie jest dalszym ciągiem katechezy o Bogu Stworzycielu nieba i ziemi. Prawda o stworzeniu, która jest pierwszą i podstawową prawdą naszej wiary. Winna być przez człowieka współczesnego odczytywana w świetle nauki soboru watykańskiego II, w szczególności bardzo ważnego paragrafu 36, który zawiera się w konstytucji o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Mówi on mianowicie o autonomii rzeczy stworzonych. Te dwie prawdy są jedną prawdą. Rozumiana prawidłowo autonomia rzeczy stworzonych wyraża pełnie prawdy o stworzeniu Stwórca bowiem dał stworzeniu całemu jego naturę. Dał mu te prawa wewnętrzne, dzięki którym to stworzenie się rozwija na każdym szczeblu, na każdym poziomie rzeczywistości stworzonej. W szczególności na poziomie człowieka. Tak więc, jak czytamy w tym dokumencie, w tym paragrafie Gaudium et Spes, człowiek, który zgodnie z tymi prawami stara się poznać stworzenia. Rzeczy stworzone i korzystać z nich jest jak gdyby prowadzone niewidzialną ręką Stwórcy i daje wyraz swojej wiary w stworzenie. Przeciwieństwem tego jest autonomia Stworzenia, rozumiana jako zaprzeczenie tajemnicy Stworzenia, prawdy o Stworzeniu, rzeczywistości Stwórcy. Takie rozumienie autonomii rzeczy stworzonych miewa też bardzo bolesne skutki w praktyce. Jednym z tych skutków jest nadużywanie zasobów stworzonych, zasobów świata materialnego, zasobów przyrody. Znamy problem ekologiczny, który nas bardzo boli, także w Polsce. Trzeba więc, ażebyśmy dla pogłębienia naszej wiary, całej naszej wiary, całego naszego credo, zaczynając od pierwszej prawdy o Bogu stworzycielu, zapoznawali się stale z nauką Soboru Watykańskiego II. I pogłębiali różne jej fragmenty i różne aspekty. Dołączam jeszcze raz serdeczne życzenia wielkanocne dla obecnych tu pielgrzymów i dla wszystkich rodaków w Polsce i za granicą. fia de voluntas tua si pur in cielo e in terra pane nostro quotidiano da nobis odie et dimitte nobis de vita nostra si pur in nostri vittimus e vittorius nostris Etre no sindaco intenzione sed libera no shamma